Cześć, siemaneczko, witam was bardzo serdecznie i jak wiecie, lub też nie wiecie, ja jestem Squido, a w tym filmie przechodzę parkoura, któregoś wcześniej przechodził No Life. Jak wiecie, dobrze sami, jestem straszną lamą w takich parkourach, a raczej byłem, można by powiedzieć, to już jest przeszłość. Dokładnie 4 dni treningu po kilka godzin dziennie. Nie jakoś dużo, 2-3 godzinki treningu, aby coś takiego przejść. I dzisiaj cały dzień na tym siedziałem. Próbowałem to przejść chyba 100 razy, tak. Coś koło tego. W każdym razie 3 godziny próbowałem to nagrać właśnie tak, aby było... Był ten efekt, który wy teraz widzicie. Nie wiem, czy muszę jeszcze coś mówić. Po prostu was zaproszę do oglądania i do przeżywania tego, co ja wtedy przeżywałem. Nie jest to nagranie w żaden sposób przyspieszone ani obrobione. Będę się starał, aby było jak najlepszej jakości, abyście mogli to zobaczyć. 30 FPS-ów, ponieważ gdy próbowałem nagrywać więcej, no to miałem niestety lagi. Mój komputer też nie jest jakiś tam super. Zwłaszcza klawiatura, to mnie bardzo denerwowało. Klawiatura dosłownie taka sprzed kilku lat co najmniej. Ale w końcu się jakoś to przejść udało. Pewnie jak widzicie, grałem sobie na najmniejszym render distance, aby tylko mieć jak najwięcej FPS-ów. Bo lag tutaj skończyłby się bardzo źle. Jak widzicie, przechodzę to bardzo szybko. Kurczę, jak ja teraz to oglądam, no to tak dziwne nawet, że ja tak przechodzę parkoura. Bo jeszcze tydzień temu bym w to nie uwierzył, że to ja rzeczywiście to przechodzę. Ale naprawdę, to jest dziwne. To jest dosłownie dziwne. W jednym z ostatnich swoich filmów No Life mówił, że zaczął się uczyć parkourów pod koniec sierpnia. Czyli nie tak dawno temu. A ja jeszcze krócej i jak widzicie, oto jest efekt. Nie, to nie jest jeden z pierwszych razy, tak jak już wcześniej mówiłem. To były dziesiątki prób, aby coś takiego powstało. No i jak widzicie, nie skakałem po 5 jumpów, chociaż potrafiłbym skoczyć. Ale niestety to się zwykle kończy na samym dole, więc próbowałem się jakoś ograniczyć, aby wyszło tak nie do końca szybko, ale też było. Przede wszystkim mój główny cel to był to przejść. Właśnie o tym chciałem z wami dzisiaj porozmawiać, ponieważ o, już jestem na diamentowych. Diamentowe, nice. Ja mam podgląd na żywo, gdy to teraz oglądam. Już nawet fajnie, że mam podgląd na żywo. Bo mogę teraz to komentować. Były takie dwa miejsca przy diamentach, pamiętam, których no nie mogłem przejść przez długi, długi czas, ale tak było wiele takich miejsc. Musiałem strategię jakąś fajną na to ogarnąć. Nie wiem, powiedzieć wam czy nie mówić o strategii, którą ogarnąłem, aby przechodzić te trudniejsze rzeczy. Więc skaczę z bloku, który jest za tym blokiem, który ma więcej klocków do przeskoczenia. I robię po prostu double jumpa. I na takim double jumpie skaczę więcej niż na pojedynczym. I łatwiej jest przechodzić tego typu rzeczy. Tu już proste naprawdę. Łatwo tam jest skoczyć. Ja tak ostrożnie staram się grać tak defensywnie, aby wiecie, nie chciałbym spaść. Bo wiele razy już spadałem, się wam przyznam. Mniej więcej chyba... Nie tutaj jeszcze. Gdzieś tam. Ja się rozglądałem jak daleko jeszcze, no, na takim render distance, no nie da się zobaczyć. Albo już to przeszliśmy, to co jest takie trudne, albo jeszcze nie. Nie wiem, w
każdym razie, jeśli coś by takiego było, to wam powiem, jeśli zauważę. Tutaj się dopiero trudne rzeczy zaczynają. Początek. No, moje początki wyglądały... Kurczę, wszedłem na pierwsze 5 bloków, okej, ale na tę drabinę skoczyć... No tak minęło 10 minut, zanim to ogarnąłem. Tak naprawdę to chyba na tej mapie tak naprawdę zaczynałem escape'ów, parkourów raczej się uczyć. Poświęciłem dzisiaj sporo godzin, aby tutaj to nagrać dla was. Ale myślę, że się opłacało parkoury. Tutaj jest dosyć ciężki moment. Ale się udało przejść bez większych problemów. Oraz tutaj jest jeszcze ciężki moment, aby skoczyć na ten blok. Widzicie, double jumpa teraz postaram się zrobić. I to właśnie tak działa. Tutaj też zrobię double jumpa kilka razy. Tutaj też jest ciężki blok dosyć, ale chyba tego bez double jumpa się uda przejść, więc nie będzie takiej potrzeby. Ale tak jest prościej po prostu. Ja się teraz staram skakać po dwa bloki na raz, jak widzicie, nawet więcej. Oj, to pod koniec będę dopiero szalał. Nie wiem, wydaje mi się, że trochę mam lagi, ale być może w podglądzie. Nie wiem, jak się film wyrenderuje. Chciałbym, aby był w miarę płynny, abyście wszystko mogli ładnie zobaczyć. No i ten film pójdzie na konkurs do No Life'a. I być może będę z nim w drużynie parkurowców. Chociaż wątpię w to, miałem czas aż dwa razy większy niż on. Więc, no nie wiem, może ktoś będzie szybszy, ale za to nie popełnił żadnego failu. No ale, jak wiecie, popełniłem ich sporo wcześniej, tylko że tego nie widać na nagraniu, ponieważ... wywaliłem wszystko, co było sfailowane, a tutaj widzicie już samą końcówkę. I ja sobie skaczę szybko, jak widzieliście. O, nice. I ostatni blok. Tutaj spadłem raz z tego ostatniego bloku, rozumiecie to? Taki ból? Ale nie 20 minut później nagrałem właśnie to, co teraz widzicie. I bym teraz spadł do tyłu, ale shift ogarnięty. Idziemy sobie w przód. I czeka nas skok, ale tutaj będą ogromne lagi. O kurczę, tutaj się dopiero nie wiem co się stało, ale po tym jak udało mi się wejść na samą górę, zaczęły się lagi i tutaj właśnie wszystko ścina. Jak sami widzicie. Ale udało mi się osiągnąć to, co chciałem. Osiągnąć to było naprawdę trudne, wiele czasu potrzebowałem. Ale nie było w końcu aż tak źle. Było właśnie bardzo dobrze. Teraz sobie zwiększę render distance, już mi te FPS nie są tak bardzo potrzebne. I zobaczycie, jaka wielka jest ta budowla. 170 klocków w górę, albo 180, coś koło tego. No i to trzeba poprzeskakiwać, tam jest około 300 bloków do przeskoczenia. Więc... no, tak na żadnym nie popełnić żadnego błędu. No to troszkę trzeba się postarać. Ja nie mam jakoś tam skilla, po prostu... tak, ćwiczę od kilku dni. No i chwila, film mi się już skończył. Więc subskrybujcie i komentujcie i łapki w górę. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć. I pozdrawiam moją klawiaturę, która mi chociaż raz dała to przejść szansę taką. No to cześć, pa pa.